Nie mam zamiaru brać udziału w tych przedwyborczych obiecankach. Każdy, kto się interesuje choć trochę pracą w samorządzie, wie, że mamy corocznie do wydania określoną kwotę pieniędzy na inwestycje. Naszym zadaniem na kolejną kadencję będzie zwiększenie posiadanego portfela. Jak to zrobić? Zbliża się kolejne rozdanie unijnych funduszy. Tutaj widzę wielką szansę i możliwość podwojenia posiadanej kwoty. Nasze pieniądze powinny być wyłącznie wkładem własnym realizowanych inwestycji. Cała reszta powinna być pozyskiwana z programów zewnętrznych. W ten sposób, przypomnę, m.in. udało się w ostatnim czasie pozyskać fundusze na przedszkole w Pecnej, na 260 laptopów dla mieszkańców i szkół z naszego terenu, na obiekty sportowe w Rogalinie, w Rogalinku, Mieczewie, Nowinkach, Dymaczewie, Krajkowie, Pecnej i Czapurach, na modernizację i budowę świetlic, jak i wiele innych projektów. Głównym celem i największą potrzebą, jaką widzę, jest pozyskanie funduszy na budowę dróg, chodników i ścieżek rowerowych, które na pewno wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach w całej gminie Mosina. Nie możemy również zapomnieć, że jesteśmy gminą turystyczną. Większą część naszej gminy zajmują piękne, zielone obszary Wielkopolskiego Parku Narodowego, nadleśnictwa w Babkach i w Konstantynowie. Musimy również pamiętać o wsparciu i rozwoju właśnie tej bazy, która przyciągnie turystę. Daje to możliwość i rozwój naszym przedsiębiorcom. Promuje nasz rejon, powodując dynamiczny jego rozwój, jak również i zwiększenie liczby mieszkańców w naszej gminie. Wiem, że czasem trudno zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców, ale też wierzę, że Państwa pomoc, moje zaangażowanie i wspólny dialog pozwoli nam wiele zrobić dla naszej gminy. Ja stawiam na dialog i działanie. Ty postaw na mnie.